charakter z betonu, stali i tak, trochę tak. A natomiast to też jest zawodnik, który nie zawsze i nie do końca kontroluje swoje emocje. Potrafi... Oczywiście, tak. No właśnie, potrafi się spalić, widzisz, jak zapałka. I znowu wracamy do tego materiału, który mówiłem, żeby popatrzeć na te mecze z Jużnym, te długie mecze, kiedy on były momenty, które on naprawdę bardzo słabo. Tutaj jak się patrzy na ten mecz, to nam się nie chce wierzyć na razie, że on słabo może grać w ogóle. No zobaczmy, trzeci serwis Australijczyka, przystanie 4-1. Serwuje Leighton Hewitt. I przyszło to za darmo dla Polaka. I pierwszy raz przy serwisie Leightona Hewitta to Polak prowadzi. Wyczyszczony plastik, akurat siedzimy właśnie na tej linii. Musimy sędziować, akurat na tej linii. Mamy nawet chyba lepszy widok niż sędzia. W każdym bądź razie przy prowadzeniu, bo to jest podstawa do takich akcji, musi Kubot prowadzić. On nie może takich akcji przeprowadzać, kiedy goni. Jak najbardziej uzasadniona akcja i trochę szczęścia też się przydało. Słusznie wkręcił Łukasz. Turniej od razu Australijczyk i sam ruszył do ataku. A widzisz, to jest mądrość Hewitta, gra na wyprzedzenie. Mówiliśmy z tyłu okopany, a tu się okazuje, że trochę krócej, wcale nie mocny atak, ale właśnie wyprzedzony tempem Kubot już musi zaryzykować, już jest spóźniony. Nie spodziewał się. Tak, bo to jest taka pierwsza akcja. Teraz Hewitt będzie czujniejszy oczywiście, bo będzie uważał, żeby nie grać krótkich piłek i tak wolno. No, trochę szczęścia gospodarzom musi pomóc cokolwiek. W tym wypadku akurat siatka. No i teraz publiczność, bardzo ważny moment. Głośny doping. Podwójny breakpoint. Tylko raz w tym gemie trafił pierwszym serwisem Leighton Hewitt i wtedy wygrał tę piłkę. Akcja przepiękna z obu stron. Tu się brawa należą jednemu i drugiemu. Kubot bardzo ładnie pracował nogami, bardzo ładnie tutaj balansem ciała. Zostawił grę po linii właśnie, ale było... za blisko dla niego, za blisko był Hewitt, za bardzo była to taka bezpośrednia walka, w której jednak ten ułamek sekundy miał przewagę Hewitt. A kiedy nie wywierać ciśnienia na Hewitcie, jak przystanie 40-15 przy serwisie Australijczyka? No, decyzja jak najbardziej słuszna. Gdyby ten return odsunięty był trochę bardziej w prawo, byłoby już... I znowu szansa. Drugi serwis Hewitta. Bujał się nasz zawodnik i ma taką manierę, właściwie to jest jego taki styl, kiedy będzie atakował na drugi serwis, wchodzi odważnie, to już możemy w ciemno założyć po jego zachowaniu. Ja widziałem, że on pójdzie, tylko zastanawiałem się, żeby trafił czysto. No nie do końca czysto trafił jednak. Te odskoki to trochę zagadka na tym korcie. Dostał piłkę w zasadzie na wysokości kolan, jak nie trochę niżej. Pierwszy podwójny w tym meczu. Rzadko popełnia takie błędy Hewitt. Ja pamiętam, że mecz z Jużnym zakończył, zdaje się, z trzema podwójnymi, a grali bardzo, bardzo długo, prawie 4 godziny. I ten podwójny tutaj to oznaka też pewnej nerwowości, bo tak jak mówiłem, do tej pory serwisy gładziutko,
a tutaj mamy walkę, tu się coś zaczyna dziać i stąd ta nerwowość i taki prezent. Trzecim razem też się nie udało. Szkoda, szkoda, tak? Piekielnie ważny gen. Piekielnie ważny gen, bo po wygraniu własnego można się zbliżyć. Ten jeden gen, to jest kontakt. Już przeciwnika się czuje. Już wiadomo, że to nie jest taka ogromna przepaść między nimi. Ale to gen trwa. Jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo może się Kubotowi uda. Trafił. Bardzo fair grający, on może się kłócić z sędziami, może rzucać rakietami, ale nie przypominam sobie sytuacji, żeby pokazywał inny ślad i negował piłkę ewidentnie dobrą. Stąd ten gest od razu bardzo blisko był miejsca lądowania tej piłki, pokazał, uciął dyskusję. No to jak mówi staropolskie przysłowie, to czterech razy sztuka. Czwarty breakpoint. Był zaszachowany. Nie wiedział, czy do prawej strony, czy do lewej strony. To jest taka niepewność w przygotowaniu pracy nóg. On, proszę zobaczyć, sięga, a mimo gra jest nie tak daleko odsunięta od środka. To jest dowód na to, jaką przewagę miał pozycyjną Hewitt. Siły i z prędkości Leighton Hewitt 157 km na godzinę i trafił pierwszym serwisem, co mu w tym gemie nie zdarzało się za często. No, powiedzmy szczerze, nie był to taki serwis, który nie można było zmieścić returnym w korcie. No trochę zabrakło zamknięcia, nie jest takim wybitnie top spinowym graczem, Kubo, to wiemy nie od dziś. Musi trochę więcej ryzykować. Szkoda, dobra asekuracja, bo w myśl zasady graj dobry skrót, ale nie maksymalnie ryzykownie. Dwa kroki do przodu, zaasekuruj, zamknij kąty. To wszystko miało miejsce. Tu widzimy, do piłki ma dosyć blisko, idzie ładnym ślizgiem Kubot, ale wydaje mi się, że patrzył kątem oka, co robi Hewitt i stąd to miejsce odbicia, bardzo nisko ziemi. Można było zostawić Hewitta, zagrać trochę wcześniej, żeby mieć więcej miejsca i założyć sobie, że gramy po linii. No, Trudno to ocenić z naszego miejsca. Wybór należy do zawodnika. Gema piekielnie szkoda. Jest 1-5. Serwuje Łukasz. Fanatyk z Leightonem Hewittem jeżdżą za nim od lat, dlatego że oni bardzo ożywili też polską część publiczności. Umówmy się, że tutaj nie ma widzów, którzy pewnie chadają często na tenisa. Nie ma żylety tenisowej? Nie ma tenisowej żylety, a akurat Huwa Davisa to są te jedyne rozgrywki tenisowe na świecie, gdzie uchodzą rzeczy, gdzie nigdzie na kortach światowych w wielkim sztewie nie uchodzą. Już o fanatykach z Argentyny, z Hiszpanii czy z Serbii. Tak, ale największy, jaki spotkałem w życiu, to mecz finałowy Francja w Lyonie z USA, gdzie się Pizzapas tak popłakał, pamiętasz doskonale. Płakał, że byłem, oglądałem, muszę ci powiedzieć. Forge, Lecomte, Agassi, Sampras, no nie zapomniałem. Śpiewający Janik Noaka. I Marsylianka między piłkami, to było coś. Ale ślisko jest na korcie, tak trochę z wyrzutem popatrzył w stronę nawierzchni, bo rzeczywiście zgubił kontakt. Nie ma mowy o złym obuwiu albo niedobranym obuwiu. Jest to dosyć sypki kort. No wiadomo, ten kort w hali nigdy nie będzie tak związany jak korty na zewnątrz, bo tu nie ma tej wilgoci, tutaj nie ma naturalnej pomocy w postaci deszczów między innymi. Także ten kort trzeba biegać troszkę inaczej niż na zewnątrz. Lepsza technika, mniejsze kroki.
Znów Łukasz dostał piłkę pod nogi. Niesamowicie potrafi returnować właśnie taką wirkującą piłkę Leighton Hewitt. No i to jest to o czym wygrywa Hewitt w deblach. To nie są serwisy potężne, to jest właśnie, to jest element, którym on, popatrz, piłka wylądowała 2 metry przed linią, a on w deblu ma jeszcze 3 metry w bok. To tak a propos soboty. Tak, a propos jutra. Zapraszamy. Od 13.30 nasze studio, od 14.00 mecz. Pary Fristenberg-Matkowski, a zagrają przeciwko właśnie Hewittowi Gucione. Postraszył Leightona Hewitta, teraz Łukasz Kubek, bo ten atak znów był w zasięgu, w środek i w zasięgu Australijczyka. Ale takie głośne tupnięcie nogą, w cudzysłowie, jak widać, tym razem zadziałał. Szansa na drugiego gema dla reprezentanta Polski. Szkoda, wrócił szybko, nie zdążył z nogami. Cały czas mam wrażenie, że jeszcze Kubot... Trafia cisna. Znaczy, ale to przede wszystkim wynika z pracy nóg, bo on jeszcze jakby taki trochę usztywniony, trochę zdenerwowany, a u Kubota to widać przede wszystkim po pracy nóg. Jeżeli te nogi nie nadążają z ustawieniem, to stąd mamy taką minę Radka Szymanika, który na Państwa ekranach właśnie przed chwilą tak jakby zobaczył UFO, które gdzieś wylądowało na torbarze. No tak. Patrick Rafter śpiący. Zasnął tak sobie. Podparł się i spokojnie się. Ale zobacz, jak zdobywał teren Australijczyk. Znowu książkowa akcja wykonania Australijczyka. Zepchnięty Kubot już z prawej nogi jeżdżący poślizgami. A zobacz, szeroko ustawione nogi. Czas przede wszystkim. To jest najważniejsze, bo w tenisie nie wygrywa ten, który jest na ostatnią chwilę, a wygrywa ten, który ma pół sekundy ma czasu przed samym odbiciem. Z narożnika w narożnik przegonił Leighton Hewitt Polaka i ma piłkę setową. I ma setową. To się nie mogło udać, bo można pokierować wolej przygotowawczy, kiedy jest się blisko siatki, piłka jest pod spodem. Tylko właśnie trzeba być tym, o którym mówimy tutaj raz na jakiś czas. Trzeba być Patrykiem Rafterem w najlepszej formie, kiedy mówiono o nim, że jest najlepszym bezapelacyjnie woleistą świata. Wiesz co, mam wrażenie, że cały czas Łukasz do końca nie wie. Nie znalazł jeszcze klucza do grania. Schodzi teraz z Radkiem Szymanikiem Łukasz Kubot z kortu. Nie wiem, czy przerwa toaletowa. Tak, tutaj nie ma mowy o żadnym medical timeout'cie czy jakiejkolwiek innej okoliczności. Jest przerwa toaletowa. To jest z jednej strony taktyka, a z drugiej strony widocznie potrzeba. Klaudia jest, jeśli dobrze widzę, z Mariuszem Fristenbergiem. Może oni mają receptę i metodę dla Łukasza. Właśnie o tą receptę zapytam się Mariusza. Mariusz, ten początek nie powinien chyba tak wyglądać. Czy masz teraz jakieś wskazówki dla Łukasza? Znaczy nie to tyle Łukasz zagrał źle. Leighton Hewitt zagrał, uważam, że nieprawdopodobny tenis, nawet jak na niego. Bodajże naliczyłem tylko 2 niewymuszone błędy z returnów. Tak, to gra świetnie. Serwuje, mimo że nie serwuje bardzo mocno, to bardzo, bardzo dokładnie. Kilka razy serwował. Około 6 winerów z tego, co naliczyłem z returnu, więc naprawdę Łukasz... Nie miałem pretensji do Łukasza. On jest na razie gorszy, ale przez to, że Leighton tak dobrze zagrał. Ale to nie da się tak grać przez 3 sety, albo nawet dłużej. A nie uważasz, że jest teraz trochę gorszy, dlatego, że jest bardzo zdenerwowany? Widać, że te serwisy, bardzo duże auty... Bardzo duże auty też z returnu, także może w tym teraz jest... Nie, myślę, że na pewno nerwy, raz pomagają, raz przeszkadzają i ja myślę, że już go minęły. Ten początek był słaby, taki sobie nie był, ale nie był rewelacyjny. W każdym razie myślę, że teraz poszedł do toalety, wróci i będzie mu łatwiej.
Jak mówię, dużo zależy od Leightona, ale też uważam, że on nie będzie tak grał przez cały mecz, więc tutaj upatruję naszą szansę. Ty wielokrotnie grałeś w Pucharze Davisa w meczach o wielką stawkę. Jak ci się podoba teraz atmosfera w tej hali? Myślę, że początek był niezły przez tych kibiców australijskich, teraz Polska trochę dorównała. No tak, i będzie coraz goręcej na naszą korzyść, uważam, że ludzie też już się tak przyzwyczają do meczu. Będzie na pewno niesamowita atmosfera już za kilka minut. No jeszcze o taką stawkę, szczerze mówiąc, nikt z nas nie grał, ale uważam, że mimo wszystko wyjdziemy z tego całego meczu zwycięsko. A nawierzchnia jest dobrze przygotowana tutaj w hali? Pierwszy raz gracie w hali, gdzie jest położony kort ziemny. No tak, bardzo dobrze jest ułożona. Uważam, że najmniej jest korzystna właśnie dla Łukasza, ale za to dla nas wszystkich innych będzie to sprzyjała, więc uważam, że i tak był to bardzo dobry wybór. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle Mariusz Wyrstenberg. Mariusza zobaczymy jutro. A w międzyczasie zdążył wrócić na kort Łukasz Kubot. Po pierwszym przegranym secie 1-6. Przypomnę, oglądają Państwo w Kanal Plus Family 2 przez cały weekend. Piątek, sobota, niedziela. Najważniejszy mecz w historii polskiego tenisa. Mecz o awans do grupy światowej, gdzie Polaków nie było nigdy. Gdzie Polacy nigdy nie występowali. Możliwość gry przeciwko najlepszym nacjom świata, Amerykanom, Hiszpanom, kto wie, bo muszę ci powiedzieć, że losowanie par Pucharu Davisa na 2014 rok odbędzie się w Londynie za bodaj 5 czy 6 dni. Wówczas Polacy poznają rywala, czy w grupie pierwszej, jeśli z Australijczykami, nie daj Boże, mieliby przegrać, czy w grupie światowej, gdyby awansowali. Australia nie zagrała w grupie światowej. Wiesz jak dawno? Od 2007 roku nie było ich tam. Przegrywali ostatnio pięciokrotnie właśnie w tym meczu, w tym playoffie, który grają przeciwko Polakom. Ostatni raz przed rokiem, uwaga, w Hamburgu przeciwko Niemcom. Leighton Hewitt grał dwukrotnie w singlu, grał też w debla i dwa single przeciwko Majerowi i przeciwko Stebe przegrał. Wtedy na kortach ziemnych. Zaczynamy drugiego seta. O Małwus, udałaby się taka sztuczka techniczna za plecami, nie miał innego wyjścia tak naprawdę, bo uciekł za szybko w naszą lewą stronę, a tak Tomek się trochę rozmarzył o tej grupie światowej, o tych Stanach Zjednoczonych i innych nacjach, Argentynie, Hiszpanii. Musielibyśmy chyba do Torwaru dobudować ze dwa piętra, co najmniej, żeby to utrzymać. No ale na razie po tym pierwszym secie to powiedzmy sobie szczerze, grupa światowa jest daleko. Ona jest w zasięgu, ale na razie jest dosyć daleko. Na razie nie ma o czym mówić. Jest 0-1 w setach i w pierwszym gemie drugiego seta też na razie Hewitt wygrywa punkty łatwo. Jeden na razie słabszy gen miał w swoim, w trakcie tej pierwszej pół godziny meczu, gdzie 40 minut meczu Leighton Hewitt, to ten gen, kiedy wygrał na przewagi, ale tak, tam był taki mały moment. 40-15 przede wszystkim ten podwójny breakpoint, jego szkoda. Trafił, bardzo sprytny serwis, króciutko za siatką. Wylądował, miał mnóstwo mocnej rotacji. Kubot musiałby stać dokładnie w torze lotu tej piłki, żeby return odbić, żeby mieć jakiekolwiek szanse. To jest trochę niepokojące, dlatego tak, że to pogroził paluchem z drugiej strony siatki Kubotowi. Ale wiesz, ta siła, której używa Hewitt i do serwowania, i do grania z głębi, to jest tutaj namacalne, że to jest tak naprawdę tenis techniczny, taki serwis bardzo, bardzo, taki tenis bardzo spokojny. Zobacz, to jest podsumowanie pierwszego seta. 12 winerów, czyli piłek wygranych bezpośrednio przez Leightona Hewitta, 8 Polaka, ale w niewymuszonych błędach tutaj już widać z kolei niekorzystnie się to układa dla Łukasza Kubota. Jak widać, ten deficyt na minus 4 zagrał Łukasz, biorąc pod uwagę te winery i niewymuszone błędy. Na dużym plusie, na plus 5 dokładnie, Leighton Hewitt. Dobry serwis w ciało. To dla zawodnika grającego takim obszernym zamachem, bo Hewitt dosyć daleko prowadza rakietę od tułowia. Jest niewygodnie, jeżeli z tym
z tą prędkością 192 nadlatuje mu piłka, kiedy musi usunąć się na bok, kiedy nóg nie może oderwać, kiedy musi ciało usunąć, to jest z reguły punkt dla serwującego. Z Hewittem mają ułatwione zadanie fotoreporterzy, bo on wręcz zastyga jak stop klatka przy tych uderzeniach z jednej i z drugiej strony, ale to dlatego też, że daje sobie czas, jest szybko przy piłce. Widać, że tutaj Łukasz, tak jak mówiliśmy wcześniej, trochę nie ma za bardzo pomysłu, jeżeli chodzi o grę z głębi kortu, bo Hewitt co robi? Hewitt gra najprostszy tenis świata. On gra backhand cross, forehand cross, zmieni czasami taką kopertę treningową na odwrotny kierunek i tak naprawdę to wszystko. Schowany za podwójną gardą czeka, co zrobi Polak. Jak grę napędzi? Jeżeli Kubot będzie grał mocno, no to Hewitt będzie w siódmym niebie, bo dostanie będzie za darmo. Kontrował. Tak, za darmo dostanie prędkość do gry. Łukaszowi odbiła się piłka jeszcze od siatki. I tak zdążył, ale nie trafił się czysto. Ale jest jeszcze pewna zmiana. Zauważyłeś, czy nie? Po stronie Kubota. Mieliśmy opaskę, a teraz mamy czapkę. To się dosyć rzadko zdarza, żeby zawodnik zmienił z opaski na czapkę. Nie ma wiatru, nie ma słońca, gramy w hali. Ale widocznie te przyzwyczajenia z kortów otwartych są bardzo mocne. Odezwała się ta strzelba Kubota, która powinna de facto przynosić tutaj co najmniej jedne, dwa punkty w gemie. No tak zakładałem, że ten serwis Łukasza będzie jednak pracował dużo bardziej efektywnie. To jest game o kapitalnym znaczeniu. Tak, jest tak. 0-1 po tym nieudanym pierwszym secie, kiedy tracił swoje podanie. Aż trzykrotnie. Teraz załapać się do gry. I znów dobry serwis. To jest zupełnie inny człowiek. Widzieliśmy te serwisy w pierwszym secie. One leciały do środka kara, w stronę skrzyżowania, ale to było metr od środkowej linii. Teraz było pół metra, może troszkę bliżej. Od razu jest inna rozmowa. No tak, bo już dostaje return zaraz za karem serwisowym. Sam ma dużo czasu, Łukasz, by jeszcze zapytać o to, w którą stronę mam ci zagrać, chłopie. Piłka na 1-1. Nie. Za wcześnie trochę Łukasz tak rzadko to robi, ale tutaj już mamy takie duże emocje, że widziałem, my widzimy troszkę szybciej reakcję zawodników. Poszedł Łukasz za wcześnie, bo Hewitta oglądałem tyle razy i na żywo, i komentowałem jego mecze, że tak naprawdę mogę po układzie ciała tego zawodnika wiedzieć, tylko Łukasz mu otworzył drogę po linii. On gra cross 80% w takiej sytuacji. Szkoda trochę tego punktu. Nie było to czyste zagranie. Zawodnicy na korcie wiedzą o tym o wiele lepiej. Po prostu popatrzmy jeszcze raz z drugiej strony, zza pleców Hewitta. Tak, on trafił obok górnej ramy rakiety, patrząc na ułożenie o tu względem kortu. Aż sobie podskoczył. Zawsze się tak reaguje. Niektórzy dmuchają, ale to już takie bardziej cyrkowe są, tak, za zachowania. Oj, znów bardzo duży błąd serwisowy. Kamil Majszak nawet patrzy. Jak bluzę zakłada, że zaraz dwa słowa o nim. Spokojnie. A wiesz, że o tym myślałem, bo była okazja na Torwarze, bo przecież Leighton Hewitt, jedną z jego największych, silniejszych uderzeń, takim atutem niepodważalnym są jego lobby topspinowe z jednej i z drugiej strony. One są niżej rozgrywane niż tak. Tutaj zmieściłby każdy ze swoich popisowych numerów. To był lob płaski. Dobrze, że nie gramy na łóżnikach, bo tam jest 50 metrów do sufitu i tutaj na pewno sufit by Polakowi nie pomógł. Ale wiesz co, bo my komentujemy na żywo. Nie wiem, czy państwo oglądający w telewizji mogli zaobserwować to, co się zdarzyło. Otóż piłka po uderzeniu Leightona Hewitta po prostu zawadziła o rusztowania
pod dachem hali na Torwarze. No i w tym momencie gra jest oczywiście już przerwana. Punkt dla Polaka. Jest gen. 1-1. Za szybko, nie może się śpieszyć Łukasz, trochę za nerwowo tutaj powinien odetchnąć. Miał na tej przysłowiowej takiej patelni teraz Kiuita ustawić się do linii barkami, zagrać cross. Zobacz, no to w powtórce nam się wydaje bajeczne, proste, uśmiechnięty rafter, on wie. Mimo to, że zawsze fair generacji też no, nie śmieje się tak złośliwie zagrania Polaka, ale on wie, że ten punkt powinien być nasz. Mieliśmy grane, cierpliwe niby granie przez środek, ale pierwszym, który popełnia błąd, niewymuszony błąd, jest jednak zawodnik w biało-czerwonym stroju. Trochę się dziwię, że Kubot nie spróbował takiej gry, owszem, mocno agresywnej, rotowanej piłki z forehandu, ale ciut wyżej. Hewitt nie lubi tak naprawdę tych mocnych topspinów. Wiem, że to nie jest świat naszego gracza i jego domena, ale trzeba spróbować czegoś. Piłka do narożnika i nie zdążył już przy pierwszym takim trudniejszym uderzeniu. Łukasz Kubot 40-0. Wygląda na to, że kolejny dość prosty gem dla Australijczyka, chociaż jeszcze poczekajmy. Przy wyniku takim trochę katastrofalnym ta publiczność, o której mówiliśmy, bo kamerzysta nam pokazał zaraz po tej akcji, którą Państwo widzą, część publiczności bez reakcji. To nie ma znaczenia, że tu jest 0-40. Wygrał Polak w tak efektowny sposób piłkę. Powinien dostać jeszcze większe brawa, jeszcze więcej zachęty od widowni. Ja jestem jak najbardziej za, kiedy przegrywa wysoko, żeby ryzykował w ten sposób. Trudno, no, nie ma nic do stracenia, musi grać. O, ja teraz drugi serwis Łukasz już też miał ochotę w swoim zwyczaju skoczyć do przodu, a dostał mocno rotowany serwis, dodatkowo wyrzucający dla Polaka. 2-1, bez przełamań w drugim secie na razie, panowie. Troszkę takich energetycznych teraz żeli widzieliśmy w tej krótkiej scence, kiedy Polak usiadł na ławce. No to się przyda, trochę więcej energii. Bo dopóki adrenalina buzuje, dopóki są nerwy, to tej energii nie zabraknie, ale przecież my, patrząc z góry, nie widzimy wszystkiego tak naprawdę tej pracy, tej ciężkiej pracy, patrząc tak z góry nie widać, a tam zresztą widzimy obu tenisistów teraz i obaj bardzo mocno spoceni, zaangażowani, tylko że dystans, gdybyśmy zmierzyli, który przebiegł Hewitt do tego momentu, a Kubot, myślę, że co najmniej 200-300 metrów byłoby różnicy, niestety na niekorzyść Polaka. Tu jeszcze wygrywane piłki od początku drugiego seta przez obu zawodników. Dwa słowa o tym tenisiście, o którym mówiłem kilka minut temu. Kamil Majchrzak, młody człowiek, siedzi pierwszy raz powołany tak na zachętę przez Radosława Szymanika po to, by służyć za sparring partnera dla naszych tenisistów tutaj przez cały tydzień na hali w Torwarze, kiedy oni ćwiczyli. A Kamil Majchrzak będzie moim i Państwa gościem jutro w trakcie studia przed meczem deblistów Fürstenberga i Matkowskiego. Akurat nieźle się składa, Lechu, bo przecież... A moim też? Twoim też, tak, twoim też. Znaczy, może bardzo proszę, będziesz gospodarzem, gościem, kimkolwiek tylko sobie zażyczysz będziesz. O właśnie, ten młody chłopak na środku ekranu. On, jeśli Państwo wiecie, to tylko przypomnę, jeśli nie wiecie, to powiem, że on wygrał przed kilkoma tygodniami deblowy US Open. Juniorski. Reblicki był jego partnerem, polskie nazwisko, no gdzieś się tam skumali po drodze Amerykanin polskiego pochodzenia, który się bardzo pozytywnie o Majchrzaku wysławiał i chwalił go właściwie na każdym kroku. Porozmawiamy sobie jutro i z Kamilem. Na razie czwarty gem drugiego seta,
0-15. I już po 15. Czekam, aż się poderwie po prostu nasz kaowiec na hali, czyli Jerzy Janowicz, bo on tak samo podrywał do walki publiczność w Zielonej Górze ostatnio, kiedy graliśmy z RPA. No, potrzebna jest taka postać. No, nie może pomóc fizycznie, to może pomóc psychicznie drużynie. I szkoda, bo podwójny błąd za darmo, tego tenisiści nienawidzą bez względu na wynik. No, co innego błąd podwójny, kiedy się przegrywa, Wysokolów prowadzi 5-0. Nie ma to żadnego znaczenia, ale w takiej grze na styku właściwie, gdzie punkt za punkt sobie wydzierają, to taki podwójny na 15-30 w gemie. Najgorsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Chociaż to pierwsza taka próba i tutaj mam wrażenie, że ten lob nie był taki wymyślony przez Australijczyka, bo on gdyby mijał płasko wzdłuż linii, tak jak to robi świetnie, to zdaje się byłby punkt dla niego. Ale wiesz, na co zwracam uwagę, że popraw mnie, jeśli się mylę, Leighton Hewitt w tym meczu nie odegrał ani razu takiej piłki z returnu, żeby Łukasz mógł skończyć łatwo wolejem z nad siatki. To są wszystko te nurkujące piłki. Tak, tak, musisz... nie ma mowy. Nie ma mowy o prowadzeniu gry z nad taśmy. To wszystko jest zagrane gdzieś spod taśmy, gdzieś z okolic kolana, czasami nawet z kostek. O, i tutaj jeden z takich błędów, które pojawiają się w miarę zmęczenia, bo swoje lata ma, te tenisowe lata, bo tu się liczy ta ilość kontuzji, tych setki tysięcy odbić, czy miliony odbić i spotkań. I tutaj pierwszy błąd, gdzie nogi zostały z tyłu wyraźnie wychylone, Australijczyk liczył tylko na ręce, a na ziemi bardzo łatwo się przeliczyć. Na ziemnym korcie oczywiście. Na pracę nóg obu tenisistów, bo założyłeś być może, jak doślizguje się Hewitt do backhandu, to ten ślizg jest taki pełny i dosyć długi, 1,5 metra minimum. Natomiast Kubot, jak się doślizguje do backhandu prawą nogą klasycznie, to ten ślizg trwa nie więcej jak 0,5 metra. I teraz wyraźnie gdzieś ta stopa zatrzymała się nie w tym miejscu, gdzie by sobie tenisista tego życzył. Musiał grać z bardzo wysoka ten forehand. Jeden dobry serwis. Życzymy sobie tego wszyscy, który by zamknął tutaj dyskusję w tym gemie. Jedno takie solidne, czyste uderzenie. Nie ukrywam, że as byłby najlepszy. Szkoda parę centymetrów. Zaciśniętą pięścią i teraz też kiwnął głową. On już sam czuje, że wraca do gry. Troszeczkę się to zaczyna odwracać. Właściwie nie tyle, co wraca do gry, a zaczął tę właściwą grę. Pierwszy raz też doprowadził do tego, że Hewitt był spóźniony w grze z głębi kortu. Tak, to jest ważne. To trzeba podkreślić, że zabrakło mu tego właśnie dystansu, którym imponował i tej wcześniej ustawionej jednej czy drugiej nogi, kiedy to szachował Kubota właściwie jak chciał. Czyli jak mówi Kaziu Węgrzyn w Bukareszcie w meczu z Steaua Legia, szafa gra i jedziemy. Ale mówi o drugiej połowie. 2-2. Wreszcie dwa z rzędu wygrane serwisy Łukasza Kubota. Teraz poprosimy o
o większe emocje przy serwisie Australijczyka. No to może czyściutko. No to dostały się emocje, idealnie. Tak, lepiej się nie da. To rekord do tej pory, więc mocniej nie zaserwował, 186, poprzedni to 182. Wydawałoby się, że 140 na godzinę to jest serwis, który śmiało można atakować, który śmiało można grać bardzo agresywnie. A tutaj ja wracam z uporem maniaka do tych nóg Kubota. One jeszcze, moim zdaniem, mimo to, że jest już pod, że jest trochę właśnie, tak jak teraz widzimy, luźniejsza ta sylwetka, one jeszcze nie mają takiego startu, jak mieć powinny. Na razie trzeba powiedzieć, tak patrząc szerzej na to, co dzieje się i w tym secie, i w pierwszym z nich, że poza tym jednym drobnym incydentem przy serwisie Australijczyka, to na razie Hewitt wygrywa swoje podania bardzo pewnie, a przy serwisie Kubota mamy niekończące się męczarnie. Ale widać po stronie Kubota, jak jest nastawiony. To jest troszeczkę inna już sylwetka, trochę inna mowa ciała, trochę inne zaangażowanie, bo mimo tego, że jest 0,40, bardzo agresywnie do tego podszedł. Wiedział, że będzie uderzał return bez względu na konsekwencje. To się może podobać, bo on w tym drugim secie gra jak równy z równym. On nie jest speszony złym obrotem, przegrywaniem własnych podań. Na razie jest wszystko dobrze. Patrzył chwilę dłużej, bo piłka zahaczyła o linię, albo nawet o krawędź. Takie mam wrażenie, że plan, jeden z punktów planu taktycznego, to męczenie Hewitta tymi skrótami. Tak, pozwoliliśmy pobiegać do siatki raz, że nie tacy jak Kubot próbowali i niestety nic z tego dobrego nie wychodziło. Zwłaszcza, że zobacz, na razie nie mamy jeszcze godziny gry, a już drugi set, już połowa drugiego seta. Dokładnie tak. I to jest właśnie sytuacja, którą trzeba dobrze wyważyć, dobrze się przy niej zastanowić, bo ten skrót, nie wiem czy pamiętasz, to był pokpiony breakpoint, bardzo ważny w tym gamie, kiedy te breakpointy były, tak. Jeden, jedyny. I nie wiem, czy ten skrót to było dobre rozwiązanie. Okazało się, że nie, bo gdyby prowadził otwartą grę dalej Kubot, kto wie, może ta sytuacja byłaby zupełnie inna. No, mamy taki stan, jaki mamy, to jest decyzja zawodnika, że on podejmuje ryzyko. A też ten gem i może dwa poprzednie pokazały, że no, trzeba koniecznie pozwolić Hewittowi też na błąd, bo Hewitt też przestał być zawodnikiem, który nie rozdaje prezentów, tak jak to miało miejsce w pierwszym secie. Tam bodaj jeden nieudany, czy dwa nieudane returny w siatkę poszły i tyle, i koniec. A teraz też Leighton Hewitt zaczął Polaka trochę obdarowywać. Tylko że w grze niech ta piłka wróci. Tak, tylko że w grze, tu masz rację, absolutnie się zgadzam, tylko że w grze kombinacyjnej na razie Hewitt jest bezbłędny. A jest bezbłędny dlatego, że biega świetnie i jest na czas. To pozwólmy mu się trochę zmęczyć, zagramy ten taki trochę i potem może Kubo oczywiście brać się za takie właśnie rozwiązania taktyczno-techniczne, takie małe gierki. No tylko pierwsze podstawowe założenie, niech return Kubota wróci w kart. No i niech wygra ten serwis, bo teraz wkraczamy powoli w fazę seta, gdzie się wszystko rozstrzyga. Nie ma miejsca na żadne błędy, na żadną taryfę ulgową, a już najbardziej na punkty oddane za darmo, bez gry. 2 do 3. Łukasz Kubot serwuje. Świetny serwis. Brakowało nam tej szerokości i z jednej, i z drugiej strony wyglądało właśnie na parzystą. Raczej te piłki lądowały wprost pod rakietę Hewitta. Teraz Hewitt już musi je ganiać i to jest zupełnie inny gracz na returnie jak w pierwszym secie. Zdążył jednak, Leighton Hewitt miał nadzieję. Łukasz Kubot znów wyganiając Leightona Hewitta w korytarz serwisowy przy serwisie. Nawet nie najlepszym, nawet nie kończącym volejem zakończy sprawę. Ale zobacz, takim piłka wracała trochę łukiem. Teraz widzimy powtórkę. Ona będzie miała moment,
O właśnie, gdzie tu zaczyna nurkować i zobacz, jak krótkie jest to gnięcie. Króciutkie, niesamowite. Jest, tak, aż się nie chce wierzyć. Że można piłki nie złapać, która cię mija, odbijając się na twojej wysokości. I znowu w nogi. No tak, tutaj to już jest... specjalny zakładnik, to jest ten Leighton Hewitt, który ma jeden raz, trzyma tak długo tego loba, jest tak dobrze, że naprawdę ten zawodnik no, może drobić, ale tak naprawdę wie, że to się skończy dla niego tragicznie. Zobacz, jak bezpiecznie trafił tego topspinowego loba jeszcze, ile tam jeszcze było miejsca. Tu na starej hali Legii na Bemowie by trafił nawet. Cierpliwości troszkę go podniosło, a tak jak wiem o tych tanio oddanych punktach, to właśnie ten był jednym z takich, no i wygląda na to, że kluczowy. Po 15:40, patrząc na klasę returny Hewitta, to jest dla niego okazja, żeby zamknąć drugi set. To jest daleko oczywiście, ale takie tam myśli chodzą po głowach i jednego i drugiego. Brawo. Możemy odetchnąć, na razie raz. Kubot ma taki serwis, bardzo sprytny, otwierający. Mówię już o tym następnym punkcie, który przed nami. W naszą prawą stronę, tak jak Państwo patrzą na ten mecz, do backhandu Hewitta. On jest nie za mocny, bardzo szeroki, który to pozwala mu serwis dobyć blisko siatki, żeby w końcu nie grać ziemi. Może takiego wariantu będzie chciał użyć teraz Polak. O, troszkę inaczej. Ja myślę, że odwrócił losy tej wymiany, bo na początku po tym returnie Kubot był w defensywie. Niestety. No ten serwis po prostu i to zawsze jest ryzyko. Tu on nie był. My widzimy ten ślad, my wyraźnie, Państwo już nie macie tego na ekranach, ale ten ślad taki po bardzo mocnym serwisie, on jest no, z naszej odległości, jakbyś to stwierdził, ponad metr. Grubo ponad metr od linii, o którym mówiłem. Łukasz raz czy dwa zdobywał punkty po mocnym serwisie na ciało. Hewitt się szybko odsuwa, ale raz czy drugi nie zdążył. No tutaj już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jest 4-2 dla Hewitta. No i przy tak jak na razie serwującym Australijczyku, przy tym jak łatwo wygrywa swoje podania, no to powiem sobie szczerze, jest bardzo daleko od okej. Bardzo daleko od okej i nie będziemy musieli przerabiać torwaru, jak na razie przynajmniej. Aha, bo ty już mówisz o tej grupie światowej. Żeby dodatkowo 5 tysięcy ludzi zmieścić. Spokojnie, jeszcze... To ja też nawiązuję do końców. A nawet drugi przegrany set to jeszcze nie... To jeszcze nie koniec zabawy w Pucharze Davisa. Przypomnę, gramy do 3 wygranych setów. No, gramy do 3 wygranych punktów. Jeden mecz. Tak jest. Słaby Kubota. Miejmy nadzieję, że... Gdyby tak się stało, oczywiście, wybiegam do przodu, to... To się jeszcze nic wielkiego nie dzieje. Ba, tu się nawet nic wielkiego nie dzieje. Po 0-2 w pierwszym dniu, ale nastroje już nie będą takie wesołe oczywiście. Tego tak zwanego sekenda, więc drugiego odbicia, on stara się tę piłkę zagarnąć. Podkręcił Łukasz tempo w całej tej wymianie od początku, od pierwszego, od returnu. Bo ten atak jest dobry, nawet jak on jest nie najlepszy, jeżeli chodzi o geometrię kortu, to jeżeli jest głęboki i mocny, to ma prawo Polak biegać po czymś takim do siatki. Zwłaszcza, że mamy do czynienia jednak z wybitnym wolejowym zawodnikiem. Tak, bo jak jest za krótko, a mocno, no to niestety kozioł jest idealny dla Hewitta.
174. 74. Williams w finale US Open serwowała po 196 i 198 w kort, bo serwowała ponad 200, ale nie trafiała, a tu Hewitt ma 174. Także nie oszukujmy się, żadna pani by tego nie odebrała. Siostry Williams kiedyś zagrały taką pokazówkę po secie z, już nie pamiętam, z niemieckim tenisistą, zaraz poza pierwszą setką rankingu ATP. Jedna ugrała gema, druga ugrała dwa gemy. Chyba, bo to jeszcze były czasy, kiedy Venus była troszkę wyżej, chyba Venus ugrała dwa gemy. To tak a propos tego porównania. Chociaż, jak Państwo pamiętają, słynna wojna płci tenisowa, proszę sobie sprawdzić w internecie, kobieta pokonała już mężczyznę w tenisa. Doprowadził do takiego stanu, że jakieś złe myśli mogą się kłębić teraz pod czapką Leightona Hewitta. Równowaga. To jest drugi gen, w którym przy własnym podaniu Australijczyk nie ma wolnej głowy, nie ma spokojnych myśli. On czuje oddech Polaka na plecach i tu przełamanie jak najbardziej jest możliwe. Takiego wrażenia, że w tych serwisach drugich, którymi kąsa nie bezlitośnie Hewitt Polaka tutaj na tę stronę do prawej, do forehandu. Łukasz gra mocno, ale jakoś tak bez przekonania, że, bo to ryzyko jest oczywiście wkalkulowane, ale miejsce lądowania tych returnów jakoś nie bardzo mi pasuje. To są potężne auty. To nie jest ryzyko plus jakość, że można przestrzelić o te 10-20 cm. Prawie plan deka. No właśnie. Teraz pięknie, no. Teraz zagrać dobrze równowagę, bo widać, że ten fragment kortu nie bardzo mu służy. Jakoś przejść, może nawet przez mękę, przejść przez tę równowagę, wywalczyć break point i ta strona, którą tutaj Państwo teraz obserwują w powtórce, lepiej się układa do gry returnem kubetowi. Hewitt niezrażony, widzą Państwo po minie. Trudno stało się, gramy dalej. Minimalnie z boku. Pierwszy raz głośno usłyszeliśmy po stronie Hewitta. On też wie, co tutaj się święciło. Ale ja muszę się przyczepić teraz do takich pomysłów taktycznych Łukasza. Unika jak ognia zagrań wzdłuż linii forehandowym zagraniem. Nie wiem, czy dyspozycja dnia, czy może jakiś niuans techniczny, który mu dzisiaj nie pasuje. Gra otwarta jak na dłoni właśnie przez forehand do linii. I wtedy do przodu. Może tego minięcia backhandowego się boił. Hewitta, nie wiem. Ale szkoda. Zaciśnięta pięść Hewitta, ten okrzyk, o którym Tomek mówił przed momentem. To dowód na to, jak ważny był to gem, jak należało to rozegrać starannie chyba trochę, bo jednak no można gema przegrać, ale zabrakło trochę staranności teraz w grze Polaka. 31 minut drugiego seta. Wygląda to bardzo źle, bo jest 2 do 5, ale to jest tylko jedno przełamanie. Przecież gdyby teraz Kubotowi udało się złamać wreszcie pierwszy raz w tym meczu serwis Leightona Hewitta, mielibyśmy 3 do 4 i za moment serwis Polaka. Ale tak nie jest. Jest 2 do 5 i to Australijczyk o gema od wygrania seta. Ale by nie szukać daleko. Dwa tygodnie temu w tym przegranym meczu z Mikhailem Jużnym w piątym secie Leighton Hewitt ma 5-2, serwis Jużny 3-5, przełamanie 4-5. I to przełamanie bardzo, bardzo takie, powiem, no cieniutkie, bo Hewitt tamten gem, o ile dobrze pamiętam,
Ja komentowałem, a ty oglądałeś po nocy, bo to jest zawsze taka prawidłowość. Ty nie odpuścisz żadnego meczu. Przegrany do 0 albo do 15. Tam nie było walki. Ten gen praktycznie Hewitt oddał. Wydawało się, że to jest gen o sukces życiowy, czyli już finału. Na wyciągnięcie ręki w US Open. Punkty, pieniądze i wszystko i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, i zgasł. Od tamtego momentu 5 do 7 się zakończył ten set, a więc 5 genów po kolei Leighton oddał, więc taką skałą do końca nie jest. Tylko że też z drugiej strony dzisiaj trzeba go przycisnąć. Skało nie jest kłopot, wiesz? Nie, skałeczką taką małą. Kamyczkiem. Żeby Leighton Hewitt mógł zacząć się denerwować, to trzeba go przycisnąć i to mocno, tak. Łukasz cały czas jedzie najwyżej na drugim, trzecim biegu. I znów fantastyczny. No możemy powtarzać w nieskończoność. Mistrz returny. Czyta serwis przeciwnika, jak mało kto. Zaserwować asa Leightonowi Hewittowi, to już jest sztuka. 0-15. Krótki cross. W karo się piłka odbiła. Nie jeszcze, jeszcze powiem dokładnie. Nie trzyma, nie wytrzymuje wymian Łukasika. I to się właśnie wpisuje w to, co mówiliśmy, że jak się Australijczyka nie przymusi, no to ten nie będzie się denerwował, nie będzie popełniać błędów. Może jutro, dlaczego tak się działo na korcie. Na razie skuteczny atak, bo też powiedzmy sobie szczerze, minięcie kiepskie, trochę za wysokie, ale ważne dla Kubota, że w końcu volley wygramy. Jest, jest. No i to nasz szybszy serwis Polaka. W dniu dzisiejszym 25, to już prędkość, która robi wrażenie. To już nawet on jest bezradny. Wygrywane punkty łatwo przez Łukasza Kubota. 205 po prostej, blisko narożnika, to nie ma mocnych tak naprawdę na ten serwis, bo tu jest reakcja naprawdę mocno opóźniona. To jest taki złoty punkt, jeżeli chodzi o serwis. Szkoda, bo trafił 208, to był najszybszy do tej pory serwis Kubota, ale popatrz, mimo to, że 208, piłka gdzieś blisko linii, Hewitt zawsze zdąży nastawić rakietę pod takim kątem, że ta piłka wróci w bardzo wredny sposób. No, brawo, teraz ten pierwszy walej Łukasza Kubota. Trudny bardzo, a jednak zagrany kierunkowo, doskonale. I mimo wszystko, że z trudnej pozycji odegrał świetnie, oto Państwo widzą teraz, to popatrz, jak mijał Hewitt. Jedna ręka, płaski z lekką wsteczną rotacją, żeby nie jednego gracza zaskoczyła ta piłka. Dobrze, że Kubot zachował czujność do końca, bo gdyby na moment odpuścił, nie byłoby tam, gdzie trzeba. I znowu karo. Coś nie ma wtedy. Nie będzie chyba dzisiaj Kubot mógł spać po tych krótkich krosach. No, bez względu na wynik, ale to już jest chyba nasta kontra z returnu. No widzisz, Mariusz Fürstenberg liczył w pierwszym secie 6-7. Ja myślę, że tutaj kręcimy się koło tego wyniku albo i lepiej. Się okaże, że Fürstenberg robi statystyki, te, które widzimy na niebiesko po secie. Nie, są tacy panowie z ITF-u. Już odczytał kierunek Hewitt, ale piłka była głęboka, mocno zagrana. Ale musi Kubot czekać do ostatniej chwili. Popatrz, tu czeka, jest przygotowany, jeszcze odłożona trochę rakieta i on musi czekać, bo Hewitt jest tak szybki, że Australijczyk nie zgaduje. Australijczyk czeka na zagranie i wierzy w te swoje bardzo szybkie nogi. Nie biegnie w ciemno. To nie jest jak rzut karny w piłce nożnej, że bramkarz wybiera ruch i idzie w ciemno. Jest.
3-5. Oby to był ten moment, oby to była ta chwila. Serwis Leightona Hewitta. Ale patrzymy na zimę Australijczyka, powiem ci, po tym jak zepsuł, może ta powtórka nam pokaże i uchwycimy to jeszcze raz. No skrzywił się jakby taką 3-tygodniową cytrynę gdzieś. Od teraz jak się odwrócił w naszą stronę, bo my jesteśmy akurat za plecami Hewitta, no skrzywił się tak szpetnie, bo powiem ci rzeczywiście, jak na niego zagrał w pół siatki ten forehand, a czasu miał... Prawie w podłogę, tak. A czasu miał... Czyli skort po swojej stronie. Dokładnie. No, teraz ciekawe rzeczy się będą działy, bo poznamy, jak mocny psychicznie jest Hewitt i ile jeszcze zostało energii na ten setku gotowi. Out. I to jest sygnał, to jest sygnał. 0-15 oczywiście nie ma. Powinno się bić braw, tego nakazuje tenisowa Kinderstuba. Drugi podwójny w meczu. Teraz i też wtedy pamiętasz, tak, w tym takim drugim na siebie gejmie właśnie, gdzie zaczynały się schody. I znowu sięga po asa i ma trzy asy, tak ja to widzę. Trzy asy serwisowe Hewitt. Jeden z nich, ten na stronę najbardziej ważną, czyli na stronę przewag. Tam likwiduje breakpointy, ważne piłki właśnie takimi zagraniami. To do breakpointa jeszcze daleko, bo mamy po 15, ale to... A to był jego drugi as w talii, zobacz. A trzecim asem, przypomnij sobie, jest właśnie parzystą na tą, którą będzie serwował teraz. Ten króciutki do środka. Tak. Ten, który się wydaje dziecinnie prosty i łatwy do odegrania, a nie możesz go dogonić. Musiałby to gdzieś z boku, z trybuny Usain Bolt, rozpędzony już po starcie, wybiegać z rakietą, żeby złapać taki serwis. Kubot nie jest w stanie, przynajmniej do tej pory. Ten poprzedni serwis 135 km na godzinę, ale rotacja tym jak wygonił Polaka załatwiła wszystko. 40-15, dwie piłki setowe, Leighton Hewitt. On popatrzył, co się dzieje na drugiej stronie, widział, że wybiega z tego narożnika, odwrócony przodem do trybuny, więc bez szans tak naprawdę na powrót. Wystarczyło wstrzymał rakietę, wstrzymał rakietę, odłożył ten moment egzekucji na chwilę. Jestem, o tutaj takie zawahanie, może się wydawać jak zawahanie, Patrick Rafter. Tough play, no to jest rzeczywiście bardzo ważny moment, jak na razie. Oprócz tego punktu, gdzie popełnił błąd techniczny, wytrzymuje ciśnienie Hewitt. Jest drugi serwis Leighton Hewitt. 6-1, 6-3 w drugim secie. Ciągle życzeniowo spoglądamy na to, co dzieje się na korcie. Dalej to są tylko skrawki dobrej gry Polaka i dalej tylko skrawki. Tylko momenty były takie, żeby przycisnąć Leightona Hewitta. Nawet gdybyśmy zacytowali klasyka z tymi momentami, byś zapytał mnie, momenty były, no nawet nie mogę powiedzieć masz, no właśnie, nie do końca jeszcze mogę powiedzieć właśnie w ten sposób, bo cały czas czekamy, mówiliśmy o tym wielokrotnie, 0-2 w meczach do 3 wygranych setów, to jeszcze nie jest koniec. Lechu, przerwiemy, bo jest z nami, jest Klaudia. Mam nadzieję, że już gotowa Klaudia Jan-Signacik i Jerzy Janowicz. Posłuchajmy, przystanie 0-2 w setach. Tak, jesteśmy gotowi. Jurek, widać, że Łukasz opanował już nerwy, te, które towarzyszyły mu na początku pierwszego seta. Ale Leighton chyba dzisiaj jest po prostu za dobry, wszystko mu wychodzi. No, Leighton dzisiaj gra naprawdę dobry tenis, nie robi za dużo błędów. Gra znakomite passing shoty. Więc no tak naprawdę w tej chwili no, gra Łukasza jest troszeczkę wyłączona, bo jeżeli nie daje mu pograć na woleju, no to jest troszeczkę niebezpieczne. Mam nadzieję, że teraz Łukasz będzie troszeczkę regularniej returnował, troszeczkę agresywniej i mam nadzieję, że będzie lepiej. Trudna jest rola kibica, wolałbyś być tam na korcie? Zdecydowanie. Czyli nerwy, które towarzyszą tutaj na ławce, są nieporównywalne z tymi, które czujemy na korcie? Zdecydowanie wolałbym mieć możliwość działania, a nie tego kibicowania. Wiemy, że jesteś jeszcze w trakcie rehabilitacji. Kiedy zobaczymy ciebie na korcie? W grze o punkty? Prawdopodobnie, może nie prawdopodobnie, ale będę starał się przygotować na Pekin, chociaż będzie ciężko. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Tutaj Jerzy Janowicz. My mieliśmy okazję obserwować panów, którzy teraz doprowadzają po secie kort do
do stanu używalności. I ciekawa sprawa, jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji zobaczyć czegoś takiego. Otóż wyszedł na kort pan z konewką i konewką podlewał te miejsca za linią końcową. No to jest ten brak wilgoci, która występuje poza halą. Ale nie, to jest zrozumiałe, ale sam, że tak powiem... No nie chciał, wiesz, no to sama konewka. Miało być delikatnie, punktowo delikatnie. Tutaj gdyby wyciągnął szlaf strażacki, to moglibyśmy spokojnie pójść na lunch i wrócić. I gdyby kort wysechł, bo on by tutaj bardzo chętnie nie wysechł. Pamiętaj, że woda nie miałaby w co wsiąkać. Parę centymetrów i mamy piłkę betonową. Zaczynamy trzeciego seta. Bardzo ważnego słowa użył Jerzy Janowicz. Tak, w trakcie swojej wypowiedzi. Regularność. Łukasz musi zacząć trafiać w kort pod każdym względem. Mniej oddawać darmowych piłek Laytonowi. Dobrze, bo ta wymiana, wiesz, mam wrażenie, że po rozmowie z Radkiem, kapitanem Szymanikiem, zmienił troszkę swój... I doczekaliśmy się forehandu po linii. I trochę zaczął grać agresywniej w głębi kortu. Nie stoi już tak twardo, metr, dwa za linią. To Hewitt teraz biegał troszkę dalej. Dobry serwis. Dobry volej. Łukasz poszedł w tempo. I możemy odnotować, że w końcu gra z nad siatki, nie wyciąga gdzieś spod nóg tych piłek, grzebiąc się tam przy ziemi, a w końcu czysty, ładny, twardy taki volej kończący jedno uderzenie. No ale to są naczynia połączone, to też musi być, bo Hewitt będzie oddawał wyższe piłki wtedy, kiedy sam będzie miał problemy z returnem, a będzie mieć problemy z returnem wtedy, kiedy dostanie trudny dla siebie serwis. Ważny gen, bardzo ważny z jednego względu, chociażby objąć, wygrać serwis i objąć prowadzenie, żeby w końcu odetchnąć, żeby ten Hewitt musiał go gonić, bo tak jeszcze nie było. Dobry serwis w korpus, to mówiliśmy o tym, Hewitt mający metr i z prawej, i z lewej, jest piekielnie groźny, kontruje, natomiast kiedy musi uskoczyć, kiedy teraz akurat nie zdążył, to wtedy jest naprawdę do ugryzienia, tylko ten serwis musi być przemyślany, to musi być jakiś plan, to nie mogą być przypadki. Pierwszy raz w tym meczu wchodzi w seta z prowadzeniem. To on prowadzi, bo proszę sobie przypomnieć, pierwszy gem całego spotkania też przy serwisie Łukasza Kubota został przez Polaka przegrany i od początku była gonitwa za Australijczykiem. A drugiego seta zaczynał w ogóle przybysz z antypodów i też zaczął od wygranej. Zobaczmy, to jest lekko podsumowanie drugiego seta statystycznie. Świetny serwis Kubota, bo 71% pierwszego to jest nieźle, tylko to jest, doskonale o tym wiesz, ważniejsza statystyka. Ile trafionych, a ile wygranych, bo można dużo trafiać, a niewiele wygrywać. Dużo wracało. W asach mamy remis podwójnych, ten Hewitt, te dwa, o których mówiliśmy, tu już winery, więc te piłki wygrane blisko, piłki wygrane przy siatce i niewymuszone błędy. No tu Kubot będzie chyba zawsze prowadził, nawet gdyby udało mu się wygrać seta i to dosyć gładko w gemach, to ta różnica będzie zawsze na jego niekorzyść. Mimo wszystko dalej w tym drugim secie też na deficycie wygranych piłek winnerów do niewymuszonych błędów Polak. A na plusie Leighton Hewitt. To jakiś pan, który chyba jest pierwszy raz na tym liście. No i jest linia, ten kwartek po linii.
To już ja nie bez kozery mówię, dlatego że Hewitt tak się przyzwyczaił, tak się wgrał w to prowadzenie gry Kubota po krosie, że praktycznie zapomniał, że zostawia tamten narożnik, swój lewy narożnik jakby bez ochrony. No, a Łukasz teraz bardzo dobrze wrócił ten serwis Leightona Hewitta, mimo tego, że ten serwis był bardzo dobrze plasowany w sam narożnik. Kara. Wymianą, a nie z drugiej, z trzeciej piłki. Mając Leightona Hewitta daleko właśnie w tym swoim backhandowym narożniku, zagrał piłkę właśnie tutaj, za siatkę, na forehandową stronę. Ale ta ewidentnie musiała pójść podpowiedź od Radka Szymanika. No pograj dłużej. To nawet taka twarda chyba podpowiedź, bo wiesz, bo dużo mieliśmy akcji, które oddawane były praktycznie bez gry. No, myślę, że podniósł głos nawet troszeczkę nasz trener. Bo to my widzimy, patrzący, no, widzimy tutaj pewne słabości, pewne złe rozwiązania, które się powielają. Tego nie może być. Tego nie może być. Zawodnik w nerwach może sam tego nie widzieć, ale po to jest ten właśnie, który na Państwa ekranach przed chwilą, Radek Szymanik, żeby to zobaczyć i podpowiedzieć. Po to jest kapitan tam. To jest ta przewaga Pucharu Davisa nad każdymi innymi rozgrywkami. Tam z trybun trzeba zaszyfrowane znaki posyłać. Których dodatkowo nie wolno tak posyłać. Drugie tempo. Oj, szkoda. Wyglądało dobrze, że łapie, że ma pod kontrolą tę wolę. A niestety okazało się, że już za linią barków odbijał w takim piwocie. O właśnie, tutaj... Pierwszy wolej był bardzo dobry, pierwszy bo mimo, że niekończący, ale dalej ustawiał sobie wymiany. Powiem ci, ten Hewitt w pełnym biegu, w tym rozkroku, w tym ślizgu, jak on mija po linii, to jest naprawdę... Mimo to, że wiesz, że mija po linii, to i tak dajesz się nabrać. No to jest to, co mówimy cały czas od początku tego meczu. Hewittowi albo bardzo szeroko, albo w niego, albo w korpus. Strefa taka martwa, 2 metry, 1,5 metra od niego. To jest właściwie punkt stracony, właśnie nie stracony, a błędu nie popełnił. Powtórkę i reakcję Polaka. Czy on przewidywał, że Hewitt nie trafi? Myślisz, że posędziował trochę? Byłoby to szaleństwo, patrząc na sytuację. Chcę zobaczyć, jak daleko był Kubot od piłki po odbiciu. Zobacz, on odłożył rakietę. Właśnie, on odłożył rakietę, mógł grać. Nie oszukujmy się, tutaj błąd i to gruby błąd Kubota. Jakby to powiedział jeden mój znajomy, nie sędzio i chłopie, tylko gra i sędzia zresztą. Szkoda, może się to więcej nie powtórzyć. No niestety. To był taki błąd, no, który mógłby popełnić szkolny, no, łuczniak, ale nie Kubot, który już tyle lat gra w tenisa. Przewaga Leighton Hewitt, piłka na 1-1.
Jest podwójny błąd serwisowy Australijczyka. Proszę sobie przypomnieć, raz w pierwszym secie, kiedy panowie też grali na przewagi, drugi błąd podwójny, przestanie 5-3 i to była pierwsza piłka Gema na wygranie seta, ale w takim też ważnym momencie spotkania. I teraz z punktu widzenia Hewita i proszę mi wierzyć, że on grając pod taśmę, zaraz to jeszcze raz zobaczymy, widząc szarżującego Kubota, on się nie sili, zobacz, on się nie sili na mijanie, szukanie linii, kątów, nie, on gra wprost Polaka, patrzy tylko, żeby zagrać poniżej taśmy i w ciemno biegnie do Stoboleja. To jest tak utarty schemat już w tej chwili, że trzeba chyba czas coś zmienić, albo lepiej przygotować atak, albo grać trochę innej woli. Bardzo dobry return Polaka. Nawet nie wiem, czy nie znęła w cudzysłowie linii piłka. W każdym razie jest równowaga. Trzeba walczyć o ten gem, bo to jest gem naprawdę piekielnie ważny. Może jedna z nielicznych ostatnich szans. Żeby jest też moment, żeby rozpalić publiczność. No też, oczywiście. Która troszkę przysnęła. Nie oszukujmy się. Kilometrów na godzinę, to nie przypominam sobie asa w męskim tenisie z tą prędkością. Ale nie miała znaczenia tu prędkość, miało miejsce lądowania tej piłki. No wariant przez Hewita na tą stronę ulubiony i ukochany i tutaj zdobywa, tu jest prawdziwa kopalnia punktów, ten wyrzucający serwis. Nie ma znaczenia też, bo aż tak blisko linii tego odwrotnego crossa forehandowego ze środka Hewitt nie chciał zagrać. Miało być w tym kierunku, nie tak bezpiecznie, nie tak blisko linii, oczywiście bardziej bezpiecznie. No ale to też, powiedzmy sobie szczerze, no Kubot nie może forehandu z doślizgu odgrywać w linię T, a więc to skrzyżowanie linii kar ze środkową. To jest potężne chłopisko, to nie może być forehand, który gra z prędkością 40-50 km na godzinę. Tragedii nie ma, bo to jest wygrane podanie, jakby nie patrzeć, Australijczyka. Jest 1-1 w trzecim secie. Serwuje Łukasz Kubot. Dużo czasu na to, by ten mu odpowiedział. A to zdaje się była najdłuższa wymiana tego meczu. Nie mamy aż tak dokładnych chyba statystyk. Ile uderzeń? Które by nam mówiły tutaj w takiej grafice na ekranie, że akurat ta wymiana miała 59 czy ileś uderzeń, ale moim zdaniem najdłuższa i też bardzo ważna. Z punktu widzenia właśnie psychologicznego, Kubot musi uwierzyć, że takich wymian może, że takie wymiany może wygrywać i że takich wymian nie powinien unikać. Po prostu starannie i po takiej wymianie przygotowywać atak. Nie, z hura optymizmem, byle co i do przodu, tylko jednak okazuje się, że ten Hewitt też ma ludzkie oblicze i popełnia błędy. To dla odmiany, ludzkie oblicze pokazał nam Łukasz.
sprawa. Rzeczywiście dzisiaj sporo Kubot miał takich ataków po drugiej, po trzeciej piłce na hura, w środek kortu na Hewita. Na zasadzie na ataki na Udo. Albo się Udo, albo się nie Udo. No właśnie, to w ten sposób to jeszcze Becker atakował Hewita, ale robił to o wiele mocniej. Ale zobacz, ładna kontra Kubota wzdłuż linii. Hewitt broni się slajsem. Nie ma pozycji do tego, żeby ruszyć w drugie tempo z tym opóźnieniem, bo sam ledwo się zebrał. Zobacz, ruszył, dostał. Zniknął nam z pola widzenia kamery, aż tak bardzo wrócił na środek kortu. A ja bym poczekał jeszcze chwilę. Jeszcze moment popracuj. Dostaje slajs, nie jest groźny. Zagraj 2-3 piłki. Dzień Państwo, dwóch Australijczyków po lewej Kyrgios. Ten młody chłopak, który został dokooptowany do składu kosztem Matosewicza, to właśnie on siedział u jego boku. Bartek Ignacie, który ogląda, jak widać, bardzo uważnie to spotkanie, zwrócił naszą uwagę, że ten podwójny błąd serwisowy Łukasza, który miał miejsce przy stanie 15-0, to był nie pierwszy taki podwójny po bardzo długiej wymianie. Już nieważne, czy wygranej przez Kubota, czy Hewita, ale po długiej wymianie, po kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu uderzeniach. Zatańczyła piłka siatki pobiegają gospodarzom i została po stronie Hewita. No, byłoby bardzo niebezpiecznie, wręcz bardzo groźnie, gdyby tutaj doszło do przełamania. Jeszcze jest jedna okazja, żeby obronić się własnym podaniem. Patrzę na Kubota i zastanawiam się, czy to mądre serwowanie seriami będzie miało miejsce, bo jak na razie znowu wrócił ten bardzo mocny serwis, ale niestety jest nieskuteczny. Czasu było widać, że jest wymiana, oczywiście grana aktywnie przez Polaka, ale w pewnym momencie Hewitt jakby robi krok do przodu i nie dodając siły własnej, zmienia tempo tej wymiany. Za chwilę to zobaczymy. Tutaj jest, o właśnie, zastawiony na nogach tak dobrze, że odbiera właściwie to tak jak w boksie, cios przepuszczasz i uderzasz gościa w szklaną szczękę i facet pada, nie wstaje. To mniej więcej podobna sytuacja, bo jest gem, jest przełamanie, ważny punkt nieobroniony. Jesteśmy my jako drużyna polska pod dużą ścianą, bym powiedział. No to już zaczyna się, jak mawiał świętej pamięci Zdzisław Ambroziak, wsteczne odliczanie w przypadku Łukasza Kubota. To musi jeszcze fragmenty pierwszego seta, bo widzimy opaskę na głowie Łukasza. 1-6, 3-6, 1-2. Z przełamaniem prowadzi Leighton Hewitt. Też widzieliśmy, jak na tym doślizgu, przy tej ostatniej piłce, jak na doślizgu na prawej nodze potrafi grać Leighton Hewitt, jak silne ma nogi, jak w ogóle nie buja nim. No to właśnie dlatego tak odgrywa. No to teraz ci przypomnę ten ostatni punkt, kiedy doślizgu prawej nogi prawie nie było Kubota. Właśnie ta jest ta różnica między nimi w technice biegania przede wszystkim. Oczywiście różne warunki fizyczne. Hewittowi jest łatwiej, bo jest niższy, ma ten środek ciężkości niżej, nauczony jest po prostu też biegać na bardzo szeroko rozstawionych nogach. Ta jego gra polega na takim, jak my to mówimy w żargonie tenisowym, wachlowaniu się.
się z jednej i drugiej strony, więc szeroko, obszernie, ale to dzięki nogom Hewitt wygrywa. A u Kubota tych nóg akurat w ostatnim punkcie, jakże ważnym, niestety nie było. Chciałem one było, ale to nie pracowały tak jak trzeba. Kibicując cały czas bardzo mocno Łukaszowi Kubotowi, jednak musimy docenić Australijczyka i powiedzieć, że aż się wierzyć nie chce, że on nie wygrał meczu na mączce od Roland Garrosa w 2010 roku. Może potem grał na ziemi, że tylko je po prostu seryjnie przegrywał. Kolejny raz punktuje Hewitt, znowu bardzo delikatnie, 155, kontakt z linią, piłka praktycznie nie do obrony, taki serwis. Ten scenariusz mieliśmy lek ugrany już wielokrotnie. Na początku przede wszystkim. Początek Gema, jedna, druga, szybko wygrana piłka, robi się 30-0. Już jest ustawiona gra pod Australijczyka, już ma spokój ducha. Dobry pod nogi. Nie zdążył pozbierać się teraz Leighton Hewitt, nie zdążył się odsunąć od linii końcowej. Takich uderzeń nam trzeba. Bo Leighton Hewitt pierwszy raz nieproszony pod drzwiami, czyli pod siatką. Ale jak bystrym jest zawodnikiem Australijczyk, zagrał takiego klopsa trochę, bo bardzo nieczysto ten forehand. Zobaczył, jak zmienił się układ sił na korcie, jak być może troszkę później ruszył Kubot do tej piłki. Od razu było drugie tempo i takie dwa szkolne woleje i tak... Znowu pokazał ten znak, którym czarował kiedy był premierem na świecie. Jak pamiętasz, to był taki, te pokrzykiwania, to głośne come on Leightona Hewitta i ten, nie wiem jak to nazwać, ten dziób, który pokazuje tak. Do swojego boksu, to były rzeczy, które bardzo irytowały jego rywali. Tak, on był bardzo nielubiany, to jest, a był też nielubiany z tego względu, że świetnie grał, bo nie można było ugryźć, nie jaki sposób miał począć. To jeszcze końcówka lat 90., początek XXI wieku, kiedy przypomnijmy, Leighton Hewitt był pierwszą rakietą w rankingu na świecie. 2001 rok po wygranym US Open 2001. Poprawił na 3-1 Leighton Hewitt. Teraz każdy gem Łukasza Kubota to już jest ten gem z gatunku najważniejszych. I znów dostaje piłkę z returnu pod nogi Polak. Kiedy jest taki wynik. Ale mądrze gra Australijczyk. Nie podpala się, on czuje metę, on już tę metę widzi właściwie i czuje, że ten mecz potrwa niedługo, ale zobacz, jak gra konsekwentnie, jak gra bez popisów, jak on tutaj do swojego boksu, do Patryka Raftera po każdej piłce wygranej pokazuje, że już jesteśmy blisko 1-0. Co więcej, no niestety, powiedzmy to sobie szczerze, Hewittowi wystarczy przebijać na drugą stronę. Błąd przyjdzie, wcześniej czy później, błąd przyjdzie. A jak widać, te błędy przychodzą wcześniej niż później. Już nie ma tej cierpliwości w wymianach jak na początku kortu. Znowu mamy powrót do tych złych chwil z drugiego i z pierwszego seta. Dobrze, gdyby ta piłka
przeleciała jakimś cudem na drugą stronę, bo było dość rotacji i dobra prędkość, ale to jest właśnie to co mówię. Skrót to jest właściwie uderzenie, które gra albo ktoś, kto już nie wierzy i jest praktycznie przegrany, albo ktoś, kto ma ogromne prowadzenie i gra sobie luźno i swobodnie. A tu Hewitt siadając, Państwo pewnie też zwrócili uwagę, jak usiadł, jakby ten mecz w ogóle dopiero się zaczynał. Tak nabuzowany energią pozytywną, tak podniecony. On czuje metę. To się wie doskonale na korcie tam na dole. Ale to wygląda trochę tak, jakby Łukasz Kubot też już tę metę czuł i trochę miał już serdecznie dosyć. To już jest granie na raz. No ale mecz, zobacz, błyskawiczny, bo mamy wyniki setów. Godzina 33, tak, no 40 minut set, 23 minuty teraz. No to jak wrócimy do US Open niedawno zakończonego, jak popatrzymy na te spotkania, 4 godziny, 5 godzin prawie na korcie cementowym, nie na korcie ziemnym, bo na korcie ziemnym to jest taki standard, takie minimum ciężkiej pucharowej walki w Davis Cupie czy na Roland Garros, te 4 godziny trzeba założyć, no a tutaj mamy naprawdę spacery. A przecież po to nam była ta mączka, żeby grać dużo, cierpliwie i trochę męczyć Hewitta. Przecież nawet sam Łukasz Kubot, już nie wiem, przedwczoraj czy przedwczoraj na konferencji prasowej powiedział: no, gram tego pierwszego singla z Hewittem także po to, by wymęczyć Australijczyka przed sobotnim deblowym meczem, bo jutro znowu Hewitta będziemy mieć na korcie, a to wygląda na to, że Hewitt ma idealny trening. Żywili nam się Fanatics, kibice Leightona Hewitta. Zresztą proszę zwrócić uwagę na koszulkę Leightona Hewitta. On tam gdzieś w okolicach serca ma napis Come On chyba. To chyba zrobione specjalnie dla niego. No, gdyby była taka możliwość, to on tej koszulki by nie zdejmował też w indywidualnym turnieju. Nie można oczywiście grać z takim napisem Australia. A widzisz, już nam Bartek podpowiedział, okazuje się, że on ma swoją linię produktów. Nie on pierwszy, nie on ostatni. Björn Borg był chyba jednym z pierwszych. Leighton Hewitt ma swoją markę odzieżową o nazwie, i tu nie będzie żadnej niespodzianki, Come On! Wreszcie gen, który zaczyna się od wygranych piłek przez Łukasza. Trochę późno, ale może nie za późno. 0:30. To moment, w którym ciężko, która poznajesz. Szczęsny senior. Maciek, jak wiemy, bawi się w fotografowanie od lat. No, nawet już można powiedzieć, to już nie zabawa, to coś poważniejszego. Nadzieja, że teraz jest serwis na tą stronę, z której jeżeli coś Łukaszowi wychodziło dzisiaj, to ten akat właśnie tutaj, backhandem do przodu. Ale jeden z trzech króli serwisowych Hewitta. Na parzystą w lewo i dwa narożniki, takie właśnie kombinacyjne zestawy serwisowe Hewitt ma w zanadrzu. To nie jest tak, że Kubot wie, co się będzie działo. Kubot wielokrotnie, mimo to, że mecz się kończy, jest zaskoczony. Hewitt też nie gapa, nie będzie za każdym razem serwował mu na backhand, bo wie, że wróci. Że tam jest zagrożenie. Ale jest i taki, kiedy Leighton Hewitt sam oddaje piłkę. Piłka na przełamanie serwisu Leightona Hewitta. Kilka takich szans było. Ani jedna jak do tej pory nie została wykorzystana. Nie wysyłamy, oglądamy. Jest
Na początek gema te returny były wszystkie bardzo agresywne i trochę mnie dziwi sposób rozegrania tej piłki właśnie, kiedy kropkę na dół trzeba było postawić. Nie wolno zmienić, nie wolno zmieniać zwycięskiej drużyny, tak samo nie wolno zmieniać sposobu returnu, który przynosi punkt. Miękkich, krótkich serwisów do forehandu na tę stronę Hewita, ten był jednym z gorszych akurat. No, wygrał wariant bardzo ryzykowny, wysoka siatka, sięgał do piłki z prawej nogi. Może gdyby tych linii grał z forehandu trochę więcej, to nie byłoby problemem, ale za mało tych uderzeń było jak do tej pory. Niestety 5-1. Leighton Hewitt, głośny komandant. Jeden z najgłośniejszych, ale a nie dlatego, że jest zagrożony albo że stan jest jakiś mocno niebezpieczny. Dlatego, że jeden gemu został do mety, jak on chce dorzucić ten pierwszy punkt dla Australii, to tylko on wie, a my widzimy, jakie to ma dla niego znaczenie. To jest zawodnik stworzony do gry w Pucharze Davisa, stworzony do gry, jak my to mówimy, dla flagi, dla barw narodowych. To jest facet, który no, na jednej nodze będzie biegł rękę, a też mu odpadnie, a on jeszcze dalej będzie chciał walczyć. Dałby serce, wątrobę śledzione, dwa płuca i szóstkę jeszcze. Tak, tak. Potwierdza te same i to Hewitt mówiąc, że on oczywiście zawsze tak gra, kiedy gra tylko dla siebie, dla pieniędzy, dla prestiżu, dla tytułów, ale kiedy gra w tej żółtej koszulce, w zielonych spodenkach, kiedy gra dla Australii, to sam mówi, to jest dla mnie najważniejszy moment. Hewitt już niczego nie musi przy serwisie Polaka, to oczywiste. Będzie miał przynajmniej dwie szanse przy swoim serwisie, by zakończyć mecz. Kubota, który to slajd się porządnie wkręcił w ziemię, kiedy naprawdę ta piłka się wgryzła w nawierzchnię i Hewitt, nawet będąc obok niej, bardzo blisko, nie zdołał jej przebić na drugą stronę. Nawet ta 15, a może nawet przede wszystkim ta 15-kilogramowa katapulta, z której nie zadziałała. Ja do tej pory sądziłem, że to Filipowo Landry najlżej wciąga rakietę, ale okazuje się, że Leighton Hewitt jest też oryginałem. Dużo za dużo takich uderzeń. Regularność, głupcze, że sparafrazuję klasyków. 30-15. No tu było już trochę więcej niż było potrzeba. Hewitt, serwis dobry, Kubota. 204 na godzinę. Robi wrażenie, wpadł na ziemi. W każdym razie Hewitt niezrażony. Odebrał jakieś wskazówki od raftera, kiwnął głową z pokorą i będzie walczył z pewnością mimo niekorzystnej sytuacji o ten game cały czas. No, jak dobry musiał być to forehand, to ten fakt, że w ogóle piłki nie dotknął, że gdzieś w połowie drogi nawet odpuścił, zrezygnował poślizgiem, nie był w stanie się w pobliżu tej piłki gdzieś tam przemieścić. No, wygranych takich piłek z głębi kortu przez Łukasza, takich winnerów, było niewiele. Na początku w pierwszym gemie, pamiętam, to była pierwsza wygrana piłka przez Polaka w ogóle na przestrzeni trzech gemów. No ale rzeczywiście niewiele było takich zdarzeń, żeby Leighton Hewitt w tej,
tej grze z głębi kortu miał takie problemy, by do piłki nie dojść. Panie i panowie, proszę państwa, jest 5-2. Leighton Hewitt za moment będzie serwować, by zakończyć pierwszy mecz pierwszego dnia meczu o Puchar Davisa. Jak widać, Matosewicz z prawej i Kyrgios. Rdzenni Australijczycy są, to pewne. Sądząc po minach, wszystko jest w najlepszym porządku. Nie ma żadnego powodu do niepokoju. Patrick Crafter też siedzi spokojny. Nie wiem, czy nasza kamera pokazała, ale z Australijczykami przyjechał także Tony Roach, czyli wielka... Siedzi na ławce, Tak. Wielka postać. Wielka postać. Swojego czasu pomocnych trener, taki dochodzący Iwana Lendla. No właśnie on na państwa ekranach. No, lata Newcomba, Leivera, Roacha, to były te lata, kiedy Australia była naprawdę taką potęgą przez wielkie P. Jeszcze Federer, bo przecież to też trzeba wspomnieć, też współpracował z Roachem kiedyś. Zdaje się, pomagał mu Australijczyk w wygraniu Roland Garros. Jak wiemy, się za jego kadencji nie udało, zrobił to troszkę później Szwajcar. Ale wiecie państwo, jak się odbywają tutaj treningi Australijczyków? To Tony Roach prowadzi zajęcia z boku, a Patrick Crafter wchodzi do gry. I tak to tutaj się odbywało. Na torbarze, kiedy Australijczycy szykowali się do meczu. Leighton Hewitt serwuje. 5-2. Jak tak patrzę na te wymiany slice'ów backhandowych, to mecz z US Open z Del Potro mi się przypomina. Del Potro używał slice'a, dlatego że miał kontuzjowany nadgarstek i on nie był wyleczony do końca i zmuszony Argentyńczyk był do tych slice'ów i grali tych slice'ów po 40 w jednej wymianie, powiem ci szczerze. Hewitt poza tym wiedział, że kogo ale takiemu wieżowcowi jak Del Potro, to trzeba trochę niżej, pozwolić pouginać. Wszystko razem poskładać, a więc tempo, timing i to zagranie idealnie środkiem rakiety wyszło Łukaszowi, więc cała masa zawodnika włożona w ten backhand, potężny. Ale też jak widzieliśmy, wzięło się to z dobrego returnu, bo Hewitt już grał od razu był spóźniony, a dowód na to, jak potężny był backhand, to ten rozpaczliwy ślizg Hewitt. Z kolei Kubot oddaje krótszą piłkę i nie ma żadnych problemów z skończeniem wymiany. Leighton Hewitt to dwie piłki od meczu Australijczyk. Fanatics. Jak na kortach w Melbourne. Jak się zastanawiam właśnie, czy my jesteśmy na Flinders Park, czy na Torwarze. Oj. Tak, teraz jeszcze tym razem ściany i nawierzchnia gospodarza mnie pana. A żeby było ciekawie, to trafił idealnie w ten ślad piłki, ten ślad, który został po poprzednim kończącym forehandzie. Tam jest jakaś ułomność na tym korcie, jest miękko i widać, że zrobiło się... Czy nie da tak przewidzieć? Tak. No ale udało się. Dwie piłki meczowe Leighton Hewitt. 0-2 w setach, 2-5, 15-40, więc można powiedzieć, że wynik historyczny. Był taki, który wbiegł na trybuny na Legii, zagrał i wygrał, ale no, ciężko. No, chociaż po tym udanym forehandzie i masie szczęścia. Ten mecz, o którym mówię, to czasy gdzieś odległe bardzo, gdzieś czasy z Koneckiego. Oczywiście nie przypominam sobie teraz tych nazwisk, ale to jest fakt i tam człowiek rzeczywiście po meczu wbiegł na trybuny i jeszcze zdołał wygrać. Druga piłka meczowa, Leighton Hewitt. Musimy powiedzieć, w trzech krótkich setach wygrywa
z Łukaszem Kubotą. 1 do 0 dla Australii. No trudno, miało być ciekawie na początek, były momenty, ale to jest o wiele za mało. Ja trochę jestem zawiedziony. Momenciki, tak. Chwileczki, tak bym nawet powiedział, bo to rzeczywiście przy własnej publiczności, na własnym korcie, jak dla mnie, trochę za bardzo był Kubot przestraszony. Ten strach paraliżował mu przede wszystkim nogi, było widać to bieganie, że tam jest duża, duża dziura, a Hewitt, uznana, żeby nie powiedzieć stara firma, solidność i jeszcze raz charakter, no nie miał nic do powiedzenia. Gdybyśmy szczerze mieli, bez takiej nutki patriotyzmu, podsumować ten mecz, solidne lanie niestety. Bez dwóch zdań. Gdzieś tam za plecami Leightona Hewitta przed momentem mignął, o, nawet stoi teraz przy Patryku Rafterze szef biura prasowego, znany dziennikarz tenisowy Adam Romer. Ikona mody. Tak, proszę spojrzeć, może nam za chwileczkę pokażą ten realizator. On założył na siebie takie bardzo oryginalne spodnie, ale to są spodnie, które do tej pory przynosiły szczęście. Teraz powinien spalić. Zjawiskapowej reprezentacji. Wyobraź sobie, że zakłada je zawsze w piątki. Od kiedy je zaczął zakładać w piątki, to Polacy wygrali 8 spotkań, przegrali tylko raz. To właśnie Łukasz przegrał spotkanie w kwietniu z Rickiem de Woostem z RPA. No ale to teraz... nigdy 13, zdaje się. Piątek 13. No zawsze można na to zwalić. Zawsze można zwalić. 111 minut. Niewiele, 58% serwisu. No, na przestrzeni całego meczu, gdyby to było 5 ciężkich setów, powiedzieliby słabiutko. Leighton też nie rewelacyjnie, ale to, jak się okazuje, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się skuteczność trafionych 7 asów Hewitta do 3 Kubota. Tu jestem zaskoczony, bo tu przewidywałem przed meczem, że to będzie broń, a okazało się, że to nie była żadna broń. Zobacz, Leku, wyszedł na kort Jerzy Janowicz. Posłuchajmy go przez moment, zanim oddamy głos Klaudii. Przejmował mikrofon już w Zielonej Górze po swoim pierwszym meczu. Muszę smutnie stwierdzić, że bardzo czekałem na ten mecz. Decyzja była podjęta tak naprawdę w ostatnim momencie. No, jak wiemy, podczas US Open dowiedziałem się kontuzji. Jest mi strasznie przykro, że nie mogę zagrać dla Was, dla swojego kraju. Ale bardzo Was proszę, zostańcie na tym meczu, ponieważ naprawdę bardzo dziękuję. Janowicz, a teraz będziemy mieli okazję sprawdzić angielski Klaudii Jan-Sygnacik i sprawdzić, co to oznacza australijski akcent prosto z Brisbane. Może nie być łatwy, Klaudia, ale proszę. Tak, może nie być łatwo, postaram się. Leighton, congratulations. Clay court is not your favorite surface, but I wouldn't say that after watching you today. Yeah, no, I've made the quarterfinals of the French Open a few times and lost to the eventual winner. I've beaten Curtin in Brazil on clay in Davis Cup. I've beaten Albert Costa. I've beaten a lot of quality players. So, yeah, if my body feels good and I believe in myself, then yeah, I still feel like I can play well on this surface. Okay, zapytałam Leightona temu na ziemi, że to chyba nie jest jego ulubiona nawierzchnia, ale powiedział, że tak naprawdę był parę razy w ćwierćfinale Roland Garros. Dobrze się czuł też na turniejach w Brazylii i wtedy, kiedy czuje się sam w dobrej formie, obojętnie na jakiej nawierzchni gra. And great serve, great return, that was the key to win this match today? Yeah, absolutely. I knew that Lucas would come at me and he's got a very good first serve and he's got a good net game and also big returner serve. So for me not to lose serve today in 3 sets was very pleasing. Okay, zapytałam się Leightona, czy dzisiejszym kluczem do zwycięstwa był dobry serwis i dobry return. Powiedział, że zdecydowanie. Wiedział, że Łukasz bardzo lubi grę na siatkę i Leighton będzie musiał dzisiaj bardzo dobrze serwować. I tak też dzisiaj to wyglądało. Are you a superman? And these fans came with you from Australia or they live here? No, they've come a lot from Australia, a lot from London, Australians that live there, but they go to everywhere, you know, normally that I play, and they support me. They've been fantastic. We've had them since 1997 at Davis Cup ties, and they're the best. The Fanatics have been fantastic.
Okay, and we could be considered. Thank you so much. Zapytałam Laytona jeszcze o tych fanów, którzy tutaj są na trybunach, bo słychać było, jak śpiewają Superman i Superman. Oczywiście Supermanem jest dzisiaj Layton dla nich. Powiedział, że ci fani jeżdżą za nimi od 99 roku i wspierają ich niesamowicie. Część przyjechała z Australii, część mieszka w Londynie, także widać, że wsparcie jest tutaj ogromne. Dziękuję bardzo. Dzięki im, dziękujemy, Klaudia. Ja tak...